Witam. Na samym wstępie, Ten film nie jest żadnego rodzaju zachętą. Nie jest on żadną reklamą. Nie jest on niczym, co ma być, nie wiem jak on to powiedzieć nawet. Niczym, co ma powodować u kogokolwiek chęci zakupu czegokolwiek, ani chęci wykonania jakichkolwiek działań. Ja gdybym miał nazwać ten film, to bym powiedział, że jest to konsultacja społeczna. Konsultacja z osobami, które mają może troszeczkę więcej mózgu niż ja. I po prostu powiedzą mi, co z punktu widzenia technicznego zrobiłem źle. No bo nawet jeżeli coś zakończy się dobrze, no to jakby nie było, dobre zakończenie nie zawsze musi być spowodowane tym, że ktoś zrobił dobry ruch. Mogło się po prostu wydarzyć tak, że się miało farta. No i gdybym ja miał cokolwiek promować w tym filmie, to promuję posiadanie farta, którego ewidentnie mam, bo gdybym go nie miał, to by się to nie udało. Także o tym dzisiejszy odcinek. A teraz jeszcze na samym początku, żeby w zasadzie ten kanał istniał tak jak istnieje, Skins Monkey, strona do wymieniania swoich skinów, oczywiście w CS-ie, wiadomo, jeżeli jest ktoś nowy, no to w zasadzie można sobie tutaj jakieś floaty, low, snajpić i tak dalej. Zawsze warto liczyć, co kupujecie i za ile, i czy to się opłaca. To jest podstawa tego wszystkiego. Proszę robić zawsze tak, żeby wszystko było przeliczone i żeby wszystko na pewno wam się opłacało, żeby wpłacać dobre itemy, żeby wypłacać dobre itemy, to jest najważniejsze. Po prostu dla mnie, żebyście wy na tym zarabiali, albo jeżeli nawet nie zarabiacie, to żebyście cieszyli mordę tym, co tu robicie, to jest najważniejsze. Także, ja ogólnie powiem w ten sposób, że w wielkim skrócie, kupiłem, urosło, sprzedałem. To jest jakby gigantyczny skrót wydarzeń, gdybym miał być szczery. No ale teraz w rozwinięciu. Mamy Intela. No i ogólnie Intel zrobił fuck up, ponieważ wydał procesory, które w zasadzie były chujowe. 13 i 14 generację, o ile się nie mylę. No i te procesory były na tyle chujowe, że musieli je wszystkie wycofać. Przy czym one nie były złe same w sobie, tylko one po prostu rozwalały komputer. Jakby powodowały, że on się był w stanie wyłączać. Więc były one naprawdę wielką kraksą. No i co jest smutne, to ów procesory były główną częścią dochodów Intela. No i ja powiem w ten sposób. Istnieje coś takiego, czego nauczyłem się już na rynkach, na rynku Steam, że możecie mieć naprawdę piękne opakowanie. Naprawdę, opakowanie po prostu może być cudne. Może przyciągać oczy każdego, kto na niego patrzy. I może być po prostu perfekcyjne, może zwracać uwagę dosłownie każdej istoty i być czymś zrobionym po prostu idealnie trafiającego w trend. Ale jeżeli w tym papierku zamiast cukierka znajduje się gówno, to każdy, kto go otworzy i zobaczy, co tam jest, uzna, że jest to coś, co nie jest warte większej uwagi. No i powiedziałbym, że z mojego punktu widzenia, to przez to, co wydarzyło się z Intelem, Intel stał się takim trochę gównem w pięknym papierku. Ponieważ i dla mnie osobiście, to jest wszystko moja opinia, jakby ja nawet to jakby ja pytam o to, co zrobiłem źle, ja się na tym nie znam. To nie o to chodzi. Ale cieszę się z tego, że jako osoba, która jest po prostu kurwa imbecylem, jakby nie było, i osoba, która jest całkowitym ignorantem i całkowitym debilem, jakby wdrażam się w niektóre rzeczy, a są osoby, które są jeszcze większymi ignorantami na tym kanale, jeszcze większymi debilami i może do nich też te komentarze dotrą. A więc, dla mnie osobiście Intel był właśnie takim gównem w papierku, z chujowymi wynikami, z tak naprawdę wielką wtopą i tak dalej. No i koniec końców musiało się to skończyć w ten sposób, że ktoś powie, no dobra, ta spółka już nie jest tyle warta. Jakby nie było. Ja jeszcze powiem takie rzeczy, że dla mnie takie cynki, jak to, że Warren Buffett wyciąga pieniądze z giełdy, to też nie były rzeczy, które, że tak to uznam, to dla mnie ogólnie te sytuacje w ogóle, chociażby na przykład z Warrenem Buffettem, no to nie było to dla mnie coś,
co napawało mnie wtedy optymizmem, że skoro on sprzedaje, to trzeba w takim razie kupić. No nie, no raczej on kurwa wie, co robi. I bym się wcale nie zdziwił, gdyby naśladowanie go było czymś całkiem sensownym do zrobienia, ale jakby to były takie dodatkowe czynniki. No i widzę to, co się wydarzyło na Intelu. Ja mam taki mózg na zasadzie: Intel to komputery, a komputery to przyszłość. To jest, bo ja myślę kali jeść, kali pić. Wiadomo, nie jest to tak bardzo związane z AI jak choćby Nvidia, co jest oczywiste. No ale jakby nie było, Intel jest raczej taką marką, która i taką firmą w ogóle w Ameryce, która nawet gdyby odpierdoliła jakieś gigantyczne gówno, po prostu zrobiłaby jakiś syf i w ogóle. To chyba tak z mojego punktu widzenia na tyle istotna marka, w sensie na tyle istotna firma kapitału amerykańskiego, że to nie jest tak, że jak oni wezmą i odpierdolą jakąś głupotę, to przyjdą panowie i powiedzą tak: nie, no nie potrzebujemy tych procesorów Intela, weźcie się pierdolcie wszyscy. Weźcie sobie upadnijcie. No nie, no wydaje mi się jakby, że istnieją osoby, które mówią: o nie! Nie ma procesorów Intela? No wiadomo, no jest jeszcze AMD i tak dalej. Ale raczej to są osoby, które powiedzą: o nie, nie ma procesorów Intela? No to trzeba uratować Intela, żeby były procesory Intela. To była moja taka logika na zasadzie pokrętnej logiki. No i też uważam, że jakby nie było, Intel obok tego, że jest tak jakby podmiotem wycenianym na giełdzie, to jest spółką, która mimo wszystko ma kogoś w zarządzie i potrafi generować zysk. Więc uznałem, że nawet jeżeli ta firma weźmie i pierdolnie aktualnie na giełdzie, to jakby nie było, ktoś tam siądzie i powie: tak, ej, bo jebła nam spółka na giełdzie, może byśmy coś z tym zrobili. Zrobią jakąś redukcję zatrudnienia, tu zrobią mniejsze koszty, tutaj wezmą, dopracują jakąś technologię, może się wspomogą jakimś kredytem. Koniec końców to wszystko odrobią, nie? Wiadomo, no to jest cofnięcie się Intela do, jakby nie było, epoki kamienia łupanego w dziejach tej spółki. To nie, ja nie mówię, że to jest, wiecie, ja mówię o tym, że naprawdę to było, no to jest szok dla tej marki, jakby nie było, no to taka rzecz. To jest po prostu przykurwienie głową o krawężnik. Ale mimo wszystko uznałem, że są to rzeczy, które po prostu koniec końców ktoś weźmie w tym Intelu i nadrobi. No i teraz przechodząc do tego, co ja zrobiłem. Uznałem, że jebło, no to jak jebło, a mam takie myśli, jakie mam. Myśli: a kupię, a co mam sobie kupić? Od razu mówię, że ja to kupuję za pieniądze, które nie mają dla mnie żadnego znaczenia. To są jakieś pieniądze pokroju dosłownie $500 czy coś takiego. Także to też miejcie na uwadze, że ja tego nie robię za ważne pieniądze. I jakby, jeżeli ktoś ma cokolwiek robić inwestycyjnego, to błagam was, zawsze róbcie to za pieniądze, które was nie obchodzą. To jest kurwa najważniejsza zasada. No i teraz, co mogło pójść nie tak? Zrobiłem zakup tu. Tu zrobiłem zakup. Za 2,40, za 20,42. Tak zrobiłem. Można było to zrobić lepiej, przyznaję. To akurat jedna z najgorszych rzeczy, które zostały popełnione przeze mnie. No ale tak, ja to nie jestem taki. Ja jestem taki kurwa śmietnik rozrabiaka, taki kurwa psotnik, taki. No, taki kurwa jestem, jaki jestem. Jak wiecie, że jak ja mam coś otwartego, co mnie dosyć interesuje, to ja tak sprawdzam codziennie, taki szczuras kurwa. I myślę nad tym: a może tu by przeflipować, a może tu by coś zrobić, a może tu, a może tu, a może tu. No i widzę dzisiaj to, co się wydarzyło. No i mówię: o kurwa, ale pieniędzy, jo cię kręca. No i zobaczyłem to i mówię: lujne, lujne, lujne. Zobaczyłem to i mówię: jak chuj lujne. No i lujnąłem. Niestety tu. O, tu. Więc smuteczek. Trzeba przyznać, lertki, bo nie tak to miało wyglądać. No ale co ja mogłem w zasadzie zrobić źle, jak ja o tym myślę? No to przede wszystkim dla mnie takie głupie jest to, że coś z takim, że przeanalizowałem spółkę,
pod kątem długoterminowym. Dosłownie, ta analiza cała jest długoterminowa. Przeanalizowana, w sensie to jest powierzchowna analiza, zrobiona na odpierdol. W ogóle ten rynek akcji amerykańskich dla mnie był przeanalizowany na zasadzie: aha, śmiesznie jebło, to odbije. Nie, to jakby w ten sposób, nie było tam nic większego. I ogólnie powiem w ten sposób, że dla mnie największym błędem, który ja tutaj popełniłem, ale może wy znajdziecie jakiś większy, mam nadzieję, jakby, że znajdziecie większy, bo ja chcę, żeby kurwa ktoś żeby ktoś mi powiedział: to zjebałeś, to zjebałeś, to zjebałeś, tu ci się kurwa udało. Ja czuję, że ja jestem jak taki ziomek, który przeszedł właśnie przed tnącymi kurwa piłami z prawej do lewej i akurat udało mi się garnek ze złotem wynieść z tego, a nie kimś, kto zrobił kurwa mastermind. No nie, ja jestem debilem, jakby nie było. I teraz tak, to co zrobiłem źle, to jest na pewno to, że ten plan się kurwa nie spajał do tego, co zostało zrobione. No bo się kurwa nie spajał, no bo jakby w momencie, kiedy mówisz: no za rok, jeżeli za rok będzie padał deszcz, to se zasadzę kwiatki. Jeżeli za tydzień pada deszcz i sadzisz kwiatki, no to twój plan ma chuja wspólnego z tym, co ty w zasadzie zrobiłeś. To jest po pierwsze. Teraz jest następujące pytanie. Czy na przykład to nie jest tak, że właśnie wchodzi ten trend, no bo ogólnie to dzisiaj spółki amerykańskie takie wyniki zrobiły, a nie sam Intel, ale Intel zrobił potężny, to trzeba przyznać. No i teraz jest druga właśnie taka kwestia, czyli czy to nie jest przypadkiem tak, że po prostu wszystko mi wzięło i zagrało tę narrację i to by grało dalej, ale ja mówię: dobra, kurwa, cieszę się z takiego profitu, wyciągam go. I czy to nie jest kolejny błąd? Czy to nie powinna zostać zrobiona przed tą transakcją jeszcze jedna analiza? No teraz jest dla mnie, ja powiem tak, że ja pomyślałem i istnie steamowo po prostu. Albo tak jak to się dzieje na pump and dumpach, wszelako pojętych. Nie pomyślałem w ogóle kategoriami wyceny. Nie popatrzyłem na kategorie na zasadzie, co jest sensowne, co jest bezsensowne, tylko popatrzyłem kategoriami pump and dumpa i steama. Czyli jeżeli ja to dzisiaj zacznę analizować, to w ciągu jednej godziny cena może się zmienić na tyle mocno, że stracę na tym ileś procent. Na przykład 2 punkty procentowe albo 3 punkty procentowe. I uznałem: chuj, biorę to ryzyko, że to jeszcze urośnie na klatę, ale mam pewność tego zysku. Pytanie, czy to jest błąd na rynku akcji, bo ja tego nie wiem. Ja nie wiem, czy powinno się robić wnikliwą analizę przed sprzedażą czegoś, co daje ci zadowalający profit. Nie wiem tego. To jest coś, co wy mi na przykład możecie powiedzieć. I to jest w ogóle druga taka sytuacja, która mi się na tym rynku akcji zdarzyła. Pierwsza była oczywiście na mecie, z czego jestem bardzo dumny. W sensie, powiem tak, zakup mety, który był przeze mnie zrobiony, no nie był tu, 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 tylko był tu. No tu był mój zakup mety. No i teraz jest następujące pytanie, czy to też nie był fart. Ale dosłownie dla mnie przesłanki na tych rynkach są dosłownie takie same. W sensie, obiecujesz dla mnie, może ja jestem naprawdę jakiś pierdolnięty, ale kiedy ja widzę, że jest jakaś firma, która jest takim kurwa molochem, gigantem, kilkamiliardowa, po prostu firma, która ma strasznie mądrych ludzi w zarządach i tak dalej, i ja widzę, że ta strona robi minus 30, znaczy strona, firma robi minus 30, minus 40%, to przecież kurwa, jakby, ja powiem to tak, znacie takiego mema, co policjant, baba przychodzi do policjanta i mówi: panie policjancie, rabuś mi kradnie, ten, i policjant do niej mówi: no to co z tego, przecież nie po to ci kradnie, żeby ci oddawać. Rozumiecie? I dla mnie to jest ta sama logika. No przecież nie po to kurwa on jest w tym zarządzie, żeby spadało TFTF. Więc ja może naprawdę idę jakąś logiką kurwa cepa i buta. I najprawdopodobniej tak jest. Ale ja bardzo proszę o to, żeby mnie skrytykować. Po prostu. Skrytykujcie mnie.
To jest moje jedyne... W sensie, co tu nie działa? Co tu się nie spaja? W sensie, co mogło pójść nie tak? Czemu uniknąłem przecięcia mnie siekierą na pół? Co się... Co, jakby, jakie były rzeczy, gdzie ja miałem w chuj farta? Aktualnie. To bym chciał wiedzieć. To jest trochę tak, jakbym poszedł aktualnie... No mam tego farta, że mogę zrobić film na YouTubie. To jest trochę tak, jakbym poszedł do jakiegoś zioma, który się w chuj zna tym i bym się go zapytał, słuchaj, czemu to poszło tak, a nie inaczej? Już po fakcie, wyjaśnij mi tylko, czemu tak, a nie inaczej? Co się mogło stać? Jakie było ryzyko? Bo nie ma darmowych pieniędzy. Nie ma czegoś takiego jak darmowe pieniądze. W każdym punkcie jakby jest jakieś ryzyko. Tylko ja go nie widziałem. Nie widziałem wad. O tak to powiem. Więc tu proszę mi opisać pod tym filmem wszystko, co zostało zrobione źle. Dlaczego nie powinno się tak robić. I proszę mnie skrytykować. To na tyle w tym filmie. A teraz mam już kolejne ruchy zrobione na Intelu. I są one, no kurwa, odklejone. Tak to powiem. Jak się udadzą, to wam powiem. A jak się nie udadzą, to pewnie wam powiem później. Bo nie wiem, co to znaczy, że się coś nie uda. Bo to może spadać i pół roku, a potem odbić. No i pytanie, czy to się udało, czy się nie udało. Z moim mentalem, kiedy ja nigdy nic na minus nie sprzedaję. Także no. Ale nie mówię co, żebyście nie mogli nawet tego kurwa pomyśleć o skopiowaniu. Bo to jest niepoważne kurwa, to jest lepiej gołębia kurwa postawić i wkleić najniższą i najwyższą cenę z jednego miesiąca, postawić go przed generatorem liczb losowych, żeby wam wygenerował liczba, potem wziąć mu do dwóch miseczek po jednym płatku, nie wiem, czegoś tam, co on lubi jeść, bo ważanka, czy innego chujstwa, niech klika. I będzie albo kup, albo sprzedaj. I to będzie lepsze. Pozdrawiam.